Masz Xboxa i grasz w gry w kiepskiej jakości, ponieważ nie zmieniłeś tych kluczowych ustawień na twojej konsoli. Przechodzisz do ustawień konsoli, następnie odpalasz zakładkę treści ogólne, dajesz na ustawienia TV i opcje wyświetlania, następnie przesuń w bok i odpal wierność wideo oraz overscan. W sekcji o nazwie dokładność wideo wskaż głębię koloru ustawiając na 36 bitów. Klikasz zachowaj, następnie w przestrzeni koloru odpal PC RGB. Dajesz ponownie do ustawień ogólnych twojej konsoli, przechodzisz do zakładki o treści TV i opcje wyświetlania, przesuń w bok do zakładki o treści tryby wideo i następnie odpal 4K, zezwalaj na HDR oraz włącz tryb Dolby Vision w grach. Przejdź do zakładki o treści rozdzielczość, tutaj wskaż na najwyższą dostępną wartość, jaką obsługuje twój telewizor bądź monitor, w moim przypadku jest 4K UHD. Następnie odpal częstotliwość odświeżenia, ustaw 120 Hz, o ile twoje wyjście wideo będzie to przyjmować. Ustaw odpowiednie presety do gier, korzystając z ustawień twojego telewizora i wskazując na odpowiedni profil dedykowany do gry. W moim przypadku jest to tryb żywy. Możesz wskazać również na tryb gry.